No siemanko, witam was wszystkich serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka mojego vloga, w którym w zasadzie jeszcze nie wiem, o czym będzie, ale ty powinieneś wiedzieć, bo znasz już tytuł. A wszystko zaczęło się od tego, że wyszedłem w końcu na zewnątrz po miesiącu braku jazdy w terenie. Znowu rower jest ze mną i mogę robić to, co kocham, to, co najbardziej lubię w kolarstwie, czyli polatać porządnie w terenie. Lecimy dalej, do zobaczenia, heja! Sytuacja wygląda ogólnie tak, że jadę teraz swoim ulubionym singlem nad Wartą przez Naramowice i myślę, że skoczę na Radojewo, bo jakiś czas temu powstała tam podobno bardzo fajna pętla. Jakaś ekipa się zebrała, poukładała to zgrabną pętlę, na której jest podobno co robić. Więc mam nadzieję, że uda mi się tam trafić, przejechać to, zobaczyć, trochę mocniej potyrać, a potem już spokojnie w tle nie dokręcę do 2 godzin. Założyłem kamerę pod kierownicę. Wiem, że nie jest to najszczęśliwszy kadr, ale chciałbym wam pokazać trochę tras, po których jeżdżę, a nie tylko gadać i gadać do tej kamery. Także zapraszam. Nie jest źle, myślałem, że będzie gorzej. Naprawdę od sierpnia bardzo mało jeździłem na MTB. Ale jakoś organizm coś tam pamięta. A też no nie ukrywam, że sporo przejeździłem na trenażerze w międzyczasie. Jakby trening wchodzi bardzo regularnie w ostatnich miesiącach, więc nie czuję się źle. Może na obrazku nie widać specjalnie zimy. Ale no temperatura gdzieś tam koło 0 stopni, plus 1, plus 2, no to już takie warunki mocno zimowe, więc porozmawiamy sobie o tym, czy warto trenować MTB zimą, jak to robić, jak ja to robię i co wam bym polecał. Także jakby sam trening MTB w okresie zimowym jest świetnym rozwiązaniem na ponownie budowanie aerobic capacity, budowanie wytrzymałości tlenowej. Ja nie jestem zwolennikiem w przypadku kolarzy górskich tego, żeby nie wiadomo ile przesiadywać na szosie i kręcić na tak, że tak powiem, równiutkim, niskiej intensywności tempie. Często to planuję, ale jednak gdzieś tam zawsze zostawiamy sobie przestrzeń w planie treningowym na dowolną jazdę rowerem MTB, bo daje nam to o wiele więcej. Po pierwsze, ćwiczymy troszeczkę technikę zawsze. Po drugie, spędzamy czas na rowerze docelowym, startowym zazwyczaj i przyzwyczajamy nasze ciało do jazdy dłuższych odcinków na nim. Przyzwyczajamy tyłek, przyzwyczajamy plecy, wczuwamy się w ten rower i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, większe zróżnicowanie treningu pomaga w zbudowaniu trochę większej kaloryki, więc jeżeli ktoś zamierza się redukować, zamierza zrzucać kilogramy zimą, no to jest to doskonałe rozwiązanie, bo ten trening nie staje się jakiś bardzo ciężki, ale jednak gdzieś tam co jakiś czas są przepalenia, które troszeczkę podnoszą jakby zużycie energii. Ważną rzeczą też jest to, że no właśnie, miałem jeszcze o czymś powiedzieć i mi wypadło, szczerze mówiąc, z głowy. Niemniej jednak, jeżeli chcecie się ścigać w kolarstwie górskim, to nie spędzałbym bardzo dużo czasu na rowerze szosowym w trakcie zimy, kiedy mamy możliwość na to, żeby właśnie sobie spokojniej pojeździć, pobawić się w terenie i jakby połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli pracę nad wytrzymałością tlenową z ćwiczeniem techniki, ćwiczeniem szybkości. Można też w grupie poćwiczyć trochę taktykę jazdy w terenie. I ta rzecz, o której chciałem mówić, to jest
tak bardzo jakby uogólniając, dynamika. Czyli wszelkiego rodzaju bardzo krótkie przyspieszenia, mocniejsze pchnięcia korbą, 2-3 obroty na przykład, żeby przejechać przez jakiś korzeń, głaz, cokolwiek. To bardzo fajnie buduje przede wszystkim siłę mięśniową i może być zamiennikiem takiego klasycznego treningu siły specyficznej na rowerze, czy nawet treningu siłowego w niektórych przypadkach. Ja nie planuję jakoś dużo zadań takich treningowych w terenie, jak już robimy trening. I tak jak przy vlogu o bieganiu mówiłem, w większości przypadków zadania już w takich niskich temperaturach realizuję z zawodnikami głównie na trenażerze, ewentualnie na szosie, a resztę budujemy podstawy i właśnie rower MDB i trening w terenie jest do takich celów całkiem niezły. Przyznam szczerze, że będę jechał tam na razie po omacku, spróbuję. Jak się nie uda, to poszukam traka, bo wiem, że jest na Garminie. Muszę wam powiedzieć, że błądzę i błądzę. Już miałem wgrywać traka, ale okazuje się, że jak mam odpalony trening teraz, w sensie trening jazdy po prostu, to musiałbym go zakończyć, żeby mi się zsynchronizowało z telefonem. Więc stwierdziłem, że dzisiaj po prostu sobie pobłądzę i pojeżdżę tu w okolicach. Fajne tereny, naprawdę. No, w zasadzie punkt kulminacyjny Rodojewa zawsze, na wszelkie wycieczki, wyjazdy i tak dalej. To jest ta oto kapliczka. Jakaś pozostałość tutaj po tym parku, to był jakiś park królewski, szlachecki, nie wiem, po prostu prywatna własność kiedyś. To nie ukrywajmy, no robi to naprawdę fajne wrażenie. Tak na szczycie góry, jakieś ruiny, więc do zwiedzania idealnie. No i tu jeden z takich agresywniejszych zjazdów. Pewnie w całej pętli, chociaż nie wiem, czy tędy pętla idzie. Aczkolwiek dobrze znam tą ścieżkę i szczerze mówiąc dzisiaj tędy nie pojadę, bo po miesiącu rozłąki z rowerem MTB jeszcze nie mam takiego dobrego uczucia, żeby się tak puścić stromo gdzieś tam w wąskich ścieżkach. Nie chciałbym wylądować gdzieś daleko w krzakach na dole. No i w zasadzie drugi punkt kulminacyjny. Tutaj w tym parku to jest taki drugi szczyt, kawałek dalej od tamtego, który był przed chwilą. Zjeżdża się taką dolinką, trzeba znowu wjechać do góry takim fajnym zygzakiem. Bardzo fajna rzecz. Ogólnie taka pętla na trening zimowy, super sprawa. Pozwala troszeczkę na zwiększenie jakby intensywności treningu. I nie mówię, że tu trzeba spędzać na przykład całe 2-3 godziny, bo to by było, no lekko mówiąc, zajeżdżające. No ale tak pół godzinki, 45 minut, tak jak ja dzisiaj, dodatku do takiego klasycznego, spokojnego treningu tlenowego, jest jak najbardziej okej. I polecałbym z czegoś takiego skorzystać, a nie tylko siedzieć i klepać równiutko, na niskiej intensywności i tak dalej. Także to jest rzecz, którą ja dość często stosuję u siebie, u zawodników, tak zwany trening dowolny, gdzie daje pewną swobodę w doborze tego, w jakim terenie mają jeździć, z jaką intensywnością i tak dalej. Oczywiście są jakieś grubsze założenia, żeby na przykład za dużo czasu nie spędzać powyżej progu i tak dalej. Określam takie rzeczy, ale reszta jest całkowicie dowolna. Po pierwsze daje to troszeczkę odpoczynku takiego psychicznego od reżimu treningowego. Po drugie urozmaica ten trening. Po trzecie jest to bardzo fajna forma jakby autoregulacji w treningu, o której już kilkukrotnie wspominałem, czyli
organizm realizuje to, na co jest gotowy w danym dniu. Ja lecę dalej w takim razie, już dzisiaj troszeczkę spokojnie, zostało mi jakieś 40-45 minut treningu. Już gdzieś tam sobie płaskimi elementami pojeżdżę, ścieżki nadwarciańskie i te sprawy, i wracam do domu. Nie ukrywam, że chciałem pokazać trochę więcej tej pętli, ale no, błądziłem. Ja w zasadzie całej pętli nie przejechałem, tylko jakieś tam elementy, fragmenty. Ale to robi naprawdę niezłe wrażenie, jak na warunki tutaj poznańskie. Niemniej jednak jakoś pewnie w przyszłym tygodniu założę kamerę na klatę, bo to jest znacznie lepsze ujęcie niż gdzieś tam spod kierownicy. Wezmę może kogoś i przelecimy całość już normalnie z trakiem w Garminie, żeby pokazać wam, jak się tutaj jeździ, jak jest ciężko, bo są naprawdę konkretne elementy, konkretne odcinki, w których trzeba po prostu pojechać wszystko albo nic.